Cześć moi kochani, tutaj Blue Jane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku, a dzisiaj zapraszam was na kultową już grę, która nazywa się Plants vs. Zombies! Tak, nasze roślinki będą walczyć z zombiakami, jest! Jeśli ktoś z was nie zna jeszcze pełnej wersji gry, no to zapraszam was do przetestowania sobie darmowej gry online, jest! No to start, zaczynamy naszą przygodę wspaniałą! O! Ojej, prawie okuchłam! Co to było? Zapowiedź najgorszego! Och, inwazja zombie! No i mamy pierwszą roślinkę. Ach, strzelacz groszkowy i słodeczko i od razu jaśniej się zrobiło w moim sercu. No, no i co dalej, co dalej? Kolejne słodeczko. Póki co idzie dość wolno. Mamy następnego! Groszkowego strzelacza. O, już się zapowiedziały zombiaki, że nadchodzą. Och, nasze ukochane roślinki będą walczyć z zombiakami, aby nam, ludziom, nic się nie stało. Ustawiamy je na naszym trawniczku. O, a za nimi jest kosiarka. Och, ona też ma za zadanie nas chronić. Zobaczymy, zobaczymy. Super roślinki. O, ostateczna fala. I co, i co? Jeszcze jeden został. Ach, udało się. Mamy kolejną roślinkę, słoneczniczek. Och, co ona nam daje? Daje nam dodatkowe słoneczka, jest! Nasz dom, aha. Tak, roślinki będą bronić naszego domu. O, doszły dwa kolejne trawniczki. A, super! Okej, okay. Czyli najpierw sadzimy nasze słoneczniki, żeby było więcej słoneczek. Och, i jest jedno słoneczko. Co dalej, co dalej? Na razie nic, bo nie mamy odpowiedniej ilości słoneczek. O, tak, tak, tak. Im więcej słoneczniczków, tym więcej słoneczek, tym jaśniej w naszym serduszku. Och, tak, 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 tak. I jeszcze jeden. Pięknie. Na razie spokój, cisza, nic się nie dzieje, jesteśmy bezpieczni. Jest piękny, słoneczny dzień. O tak, o tak. I co? O, alarm i zapowiedział się pierwszy zombiak. Eno! No nie, pośpieszyłam się zanadto, niestety. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Może jeszcze damy mu radę, mam nadzieję. Póki co brakuje nam słoneczek. O, jeszcze jeden, jeszcze jedno. O tak, o tak. Strzelaj do niego, strzelaj, broń nas, o, groszku. Chyba nas uratuje, mam nadzieję. Szkoda, że tutaj nie widać jakiegoś paska życia czy coś. Mamy dużo słoneczek. Więc i będziemy mieć dużo słoneczek. Chciałam powiedzieć, że mamy dużo słoneczników, więc będziemy mieć dużo słoneczek. No, ale co tam? Któż by się tym przejmował? O tak, o tak. Och, mamy już 4 groszki. Cudownie. Poradzimy sobie bez problemu z tą falą. Mam nadzieję, mam nadzieję. Póki co, gra wydaje się prosta. Ale pamiętam, że jest to wersja próbna, więc... Ech, w tej pełnej wersji może być zupełnie inaczej. No nie wiem, nie wiem. Kto z was grał w pełną wersję gry, to napiszcie mi w komentarzu, jak ona się różni od tej. W każdym razie ta wersja testowa jest całkiem przyjemna, muszę przyznać. O, i co? Co dalej? To chyba jakaś większa fala teraz będzie. O, ostateczna! To na pewno musi być większa. Co on to ma? Flagę z mózgiem! Ach, słodeczka, słodeczka, pięknie! No, chyba sobie z nimi poradzimy bez problemu. Temu już ręka odpadła i głowa. O tak, o tak. O, a co to? Groźne wisienki! O! Służą nam za bomby! No tak, no tak. Cudnie, nasz domek. No i nasi przyjaciele zombiaki już czekają, żeby nas pożreć. Och, no to rozpoczynamy jak zwykle od kwiatuszka. I czekamy, czekamy. Na kolejne słoneczka. O, jest. Jest i ono. Słoneczko. Kolejny słonecznik.
I kolejne słoneczko! Ha! Lubicie pestki słonecznika? Nasiona słonecznika właściwie, nie są to pestki żadne, chociaż, czy ja wiem? Ach, no nieważne, w każdym razie ja uwielbiam. Zwłaszcza na chlebku albo w chlebku. Takim pełnoziarnistym, o tak, mniam. Och, przesadziłam. Mogłam teraz groszka zasadzić, proszę bardzo. Nasz groszek wspaniały. O, jaka waleczna muzyka. W tle sobie gra, o nie, to nie był dobry pomysł. Co za głupia strategia. Ale, czy uda mi się zaraz bomby? A nie trzeba, on jest taki słabeusz, że i nasz groszek sobie z nim poradził. I to na ostatnią chwilę. No cóż. Raz, dwa, trzy. Słoneczko masz ty. Haha. O tak, cudnie. Słoneczny, piękny dzień. Och, może przetestujemy te... wisienki. O! Wygląda uroczo, zwęglony zombiak. O! Kolejne słoneczka do naszej kolekcji. Ach, tak. Nasze ukochane roślinki się opaliły. O, a ten co? Co on to ma na głowie? Och, jakiś słupek! Och, czy to ma mu za armor służyć? Zamiast zbroi, zamiast hełmu! Zamiast hełmu! Zobaczymy. O, jest następny z tym czymś na głowie. Nie jest naszej roślinki! Nie zdążyliśmy go rozwalić! O nie! Ale co tam? Te już powinno się udać. Oj, nie doceniłam ich, a zwłaszcza ich tak zwanego hełmu. No, idzie nam chyba nieźle. Póki co jest spokój i cisza. O, może go wysadzę. O, tak! Aha, pieczyste, pieczony zombiak. Och, czekamy, aż się uzupełni nasza wisienka, niestety. Kolejne słoneczko i kolejne. Może nas będzie jeszcze stać na jeden groszek. Zobaczymy zaraz. Jest i on. O, tak. Może nie zje nam groszka. Och, na szczęście nie. O nie, teraz wielka fala. To może ustawię jeszcze parę groszków. Ostateczne starcie. Proszę bardzo, smacznego. Mniam, zielony groszek. Sałatka z zombiakiem i zielonym groszkiem. Mniam, delicious. Och. Może to? O tak, o co to jest? Orzech? Ziemniak? Kamień? Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. A, przecież jest podpisane, to jest orzech. To jest chyba włoski orzech. No to się wszystko wyjaśniło. Bardzo ma sympatyczną minkę. Na pewno będzie nam pomocny. Kolejne trawniczki doszły. No i tradycyjnie. Na początek słonecznik. I czekamy. Niech się nam wyprodukuje słoneczko. O jest. Piękny, słoneczny dzień. O tak. Cudnie, żeby wybrać się na spacerek. O tak. I czekamy. O tak, słyszę, niestety. One już idą. Zablokujemy go tutaj na chwilę. I kolejny słonecznik. No, produkujcie te słoneczka. Produkujcie. Nie obijać się, słoneczniki. Nie obijać się. Zaraz postawię groszka. Groszek, właściwie groszka. Groszka. Masz z groszka, kolego. O, tak. O, idzie następny. Przydałby nam się jeszcze jeden groszek. No, zobaczymy. Czy zdążymy postawić kolejny? Na razie postawimy orzecha. Taki wielki orzech wyrósł. No tak, to wszystko przez tą słoneczną, piękną, cudowną pogodę. Urósł jak na drożdżach, można powiedzieć. O, coraz więcej słoneczek. Czekamy. O tak, uzupełnimy troszeczkę. Och, punkciki naszymi słoneczkami. Idzie kolejny, niestety. Oj, teraz chcę zainwestować w kolejnego groszka. Proszę bardzo,
Proszę bardzo, smacznego zombiaku. Ale silne te nasze roślinki, tak pięknie o nie dbamy, na pewno je podlewamy i tak dalej, i tak dalej. I dlatego są takie cudownie sympatyczne i pomocne w walce z wrogiem. No, jeszcze jeden, tylko nie mamy na razie pieniążków w postaci słoneczek, niestety. O, i mamy. Właśnie teraz przydałby się orzek, żeby tego gościa zatrzymać. Może jeszcze postawię jednego. Och, nie mam pojęcia, czy dobrze gram. Jeśli źle, to napiszcie mi o tym, moi drodzy, w komentarzu. Och, może jakaś inna strategia by się tutaj przydała. Żebym mogła bardziej wydajnie grać, albo coś. O, znowu ma ten słupek na głowie. O, przez to jest nieco silniejszy, niestety. No i kolejne słoneczko. Och, takie uśmiechnięte i tak sobie do rytmu jakby tańczą. O, teraz tutaj kolejnego postawimy ślicznego groszka. Och, proszę bardzo. Bum! Jest! Pieczyste zombiaki! O, grillowany zombiak. O, może tutaj? Zatrzymię go tam na chwilę, jak wyjdzie stąd. No, zaraz zainwestujemy w jeszcze jeden groszek. Proszę bardzo, proszę bardzo. O, może tu? Tutaj się na pewno przyda. Och. No, na razie relaks. Na razie relaks. Postawimy jeszcze jednego słonecznika, bo tak trochę wolno te słońca niestety produkują. Ale cóż, niestety, niestety, nie może być za łatwo, zwłaszcza na początku. Jak wiecie, we wszystkich grach prawie tak jest. Chociaż nie, różnie. W jednych jest zdecydowanie bardzo łatwo na początku, a potem coraz trudniej, a w innych odwrotnie. Kiedy zdobędziemy na przykład lepszy sprzęt, więcej doświadczenia. O, co to, ostatni? O nie, teraz wielka fala, teraz wielka fala. Och, tutaj postawimy jeszcze tego. Och, decydujące starcie, ale mamy na szczęście nasze bombki w postaci wisienek. No, smacznego. Haha, no to było cudowne. Ach, tak się usmażyli nasi wrogowie. Może tu postawię? Im dalej stoi, tym lepiej. Och, a co to łopata? Co możemy zrobić łopatą? Zaraz się pewnie dowiem. Możemy wykopywać roślinki, aby móc jakąś inną roślinkę na miejsce tamtej roślinki posadzić. No. O, to i nasz sąsiad. Aha, nazywa się jakiś tam Crazy Dave. No. O, jaki dziwny simowy język. O. Szkolimy się dzięki naszemu sąsiadowi. Był łaskawy poinformować nas, do czego służy łopata. O! A co to? Jakiś nowy tryb. O, tu się nie da postawić? Aha! Kręgle! Jest! Super! No, nie powiem, podoba mi się. Miłe urozmaicenie gierki. Taka specjalna plansza jakby. No, niesamowicie fajnie się gra, muszę przyznać. Oj, chyba nakręcę z tego jeszcze jeden odcinek. Bo naprawdę bardzo dobrze mi się w to gra. Och. Przesympatyczne te roślinki. Uśmiechnięte, przyjaźnie do nas nastawione. Nie to co do zombiaków oczywiście. Och, tutaj nam się trochę pozbierało więcej nieprzyjaciół. No dalej, dalej, jeszcze potrzebuję. O, a co to? Jakiś specjalny rodzaj orzecha? A, no tak, bomba! Trochę jak te wiśnie, wiśniowy orzech. To i ma wiśniowe właściwości. I kolejne, i kolejne. Noż może tak szybciej, bo mi się trochę nudzi. O, właśnie tak. Glas! Jest nasz ulubiony. Może w tą grubatkę? Przesympatyczną? A tak, jest. O, czyżby jakaś szczególna fala teraz miała pójść? Ostateczna? Znowu ten z mózgiem. Proszę bardzo. Smacznego. Tak. O, tak.
Tego czekałam. Na to czekałam, tego oczekiwałam. O, właśnie. Jeszcze na tą trójkę by się też taki przydał. Ale niestety nie ma takowego. Chociaż tutaj jest, na dwójkę będzie. No, dobre i to. No i ostatni nieprzyjaciel. O, a co to? Kolejna fajna roślinka, która zaraz nam coś fajnego pozwoli osiągnąć. O, będziemy mogli chyba splaszczać zombiaki. No, naprawdę mi się podoba. Moi kochani, super ta gierka, bardzo wam ją polecam. Zagrajcie sobie w darmową wersję online dostępną. Tak, a ja mam nadzieję, że uda mi się nagrać drugi odcinek z tej gry. Jeśli wam się gierka spodobała oraz odcinek, no to pozostawcie łapkę w górę. A ja tymczasem zapraszam was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami BlueJane, cześć!